Szanowni Państwo, ja nie mogę nie zacząć od wyrażenia mojego pozytywnego zdumienia zainteresowaniem tym spotkaniem. To jest budujące, że w takiej liczbie Państwo zdecydowali się tutaj do nas przyjechać. Nie mogę przy okazji nie powiedzieć, że jestem mniej zbudowany, że to zainteresowanie dopiero rozkwitło dzisiaj, bowiem sprawy offsetowe toczą się od wielu miesięcy. My żeśmy informowali w różny sposób już dobre pół roku temu o możliwościach, które w sprawie umów kompensacyjnych przed środowiskiem naukowym stoją. I nie mam zamiaru ukrywać faktu, że jako środowisko naukowe, szeroko rozumiane środowisko prowadzące badania, nie stanęliśmy dotychczas na wysokości zadania i nasze dzisiejsze spotkanie, jak rozumiem, żeby pozostać przy terminologii kompensacyjnej, jest pewną kompensacją za zapóźnienia, które żeśmy jako środowisko do tej pory poczynili. Ale lepiej późno niż wcale. Proszę Państwa, Państwo wiecie zapewne, czym umowy kompensacyjne zwane krótko offsetem są. Ja może nie będę oczywiście wchodził w najróżniejsze szczegóły formalne. Powiem tylko Państwu w największym skrócie, że polskie prawo wymaga, aby wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zakupem uzbrojenia lub sprzętu wojskowego w wysokości, która przekracza 5 milionów dolarów od jednego dostawcy, realizowany zakup w ciągu 3 lat, wtedy zachodzi konieczność skompensowania tych zakupów poprzez umowy kompensacyjne dotyczące pewnej wzajemności. W największym skrócie, który proszę nie przytaczać publicznie, bo to jest czysto symboliczna ilustracja, jeśli my kupujemy za 1 miliard dolarów uzbrojenie, to ten, który nam sprzedaje ten samolot, powinien za 1 miliard dolarów kupić coś u nas. I to jest pierwszy możliwy powód do problemów negocjacyjnych, ponieważ umowy kompensacyjne przez firmę sprzedającą nam uzbrojenie są w pewnym sensie traktowane jako dolegliwość i offsetodawca ma chęć zainwestowania w Polsce pieniędzy tak, aby jak najszybciej zwróciły mu się inwestycje i żeby mógł o sprawie zapomnieć. Intencją naszą jest w oczywisty sposób zupełnie inna filozofia. My chcielibyśmy, żeby ta inwestycja była dalekosiężna, żeby służyła rozwojowi kraju, żebyśmy odczuwali konsekwencje tej inwestycji przez wiele lat, żeby ona służyła stworzeniu bądź wzmocnieniu podmiotów gospodarczych w sposób, który zapewni im funkcjonowanie na konkurencyjnym coraz bardziej rynku przez 10, 15, 20 lat. Mówiąc krótko, nasza wizja jest dalekosiężna, jest związana z naszą chęcią wiązania się ścisłego gospodarczego z potęgami gospodarczymi świata, podczas gdy typowy stosunek sprzedawców uzbrojenia, sprzętu wojskowego jest raczej krótkoterminowy. Oczywiście to jest uproszczona wizja, są elementy, które wyglądają inaczej, ale to jest podstawowy element, który w toku negocjacji, abstrahując od szczegółów poszczególnych projektów, nad nami cały czas ciąży. Chciałbym powiedzieć, że polskie prawo, a dokładnie mówiąc ustawa związana z umowami kompensacyjnymi mówi,
że zagraniczni dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego mają obowiązek w ramach offsetu brać udział w rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności rozwoju polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców o znaczeniu gospodarczym i obronnym oraz wdrażaniu zaawansowanych technologii. Ma brać udział offsetodawca w otwieraniu nowych rynków eksportowych dla polskiego przemysłu. Po trzecie, ma przekazywać offsetodawca nowe technologie oraz usprawnienia organizacyjne do naszego kraju. Po czwarte wreszcie, ma wspomagać rozwój prac naukowo-badawczych, rozwój polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. I to brzmi zachęcająco. Szczególnie ten ostatni punkt, jak rozumiem, wszyscy wysłuchujemy tego z zainteresowaniem. Proszę Państwa, to jest bardzo dobrze, że to jest wpisane jako jeden z celów przedsięwzięć offsetowych. Natomiast bardzo istotnym jest fakt, iż offset nie jest darowizną. Offset jest inwestycją. W związku z tym rządzi się prawami, które związane są generalnie z inwestowaniem w przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym. W związku z tym, nawet jeśli odczytujemy tu, że jednym z celów offsetu jest rozwój prac naukowo-badawczych, to oczywiście nie oznacza, że znajdziemy takiego chętnego, który będzie chciał zainwestować w nasze prace badawczo-rozwojowe bez żadnych perspektyw na osiągnięcie korzyści z takiej inwestycji. I to ustala pewien szkielet do naszego rozumowania. Powinniśmy w naszych propozycjach być ambitni, powiedziałbym bardzo ambitni. Jest z całą pewnością na to formalne miejsce w strukturze umów offsetowych. Jednocześnie musimy na wszystkie przedsięwzięcia patrzeć przez pryzmat gospodarczy, to znaczy przez pryzmat inwestycji, która musi generować zysk, który udowodni offsetodawcy już na wstępie w biznesplanie, że jemu się ta inwestycja opłaci. Innymi słowy, pieniądze z offsetu są z punktu widzenia środowiska naukowego na pewno pieniędzmi trudnymi. To nie są pieniądze łatwe, takie, do których większość z nas przez lata była przyzwyczajana. W tym sensie łatwe, że wymagające rozliczenia poprzez osiągnięcia naukowe, a nie poprzez rezultaty ekonomiczne swojej działalności. Dzisiaj głównie, ja rozumiem, że umowy kompensacyjne dotyczą wszystkich przedsięwzięć offsetowych, wszystkich przedsięwzięć związanych z zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego o odpowiedniej wysokości. W związku z tym chciałbym z całą mocą powiedzieć, że nasze spotkanie dzisiaj nie jest w żaden sposób ostatnim spotkaniem czy ostatnią szansą, którą mamy. Mobilizacja środowiska jest z naszej strony zachęty, Państwa zainteresowanie jest oczywiście uzasadnione tym, że w tej chwili mówimy o bardzo dużej umowie, ponieważ zakup samolotu wielozadaniowego jest rzeczywiście czymś wyjątkowym. Takie zakupy w Polsce się będą zdarzać w przyszłości pewnie rzadko. Natomiast niezależnie od tego, w jakim stopniu każdy z nas jest pacyfistą, realia świata są takie, że zakupy uzbrojenia będą następować w przyszłości również. I im wszystkim będą towarzyszyć, tym wszystkim większym, będą towarzyszyć umowy kompensacyjne. W związku z tym ja bym, i to jest mój apel bardzo gorący, proponował, żeby nasze zainteresowanie tą problematyką nie skończyło się, nie daj Boże, na tej ofercie offsetowej, o której dzisiaj będzie mowa. My będziemy mieli szansę już w niedalekiej przyszłości rozmawiać w podobnym stylu na tematy umów kompensacyjnych związanych z innymi zakupami uzbrojenia i sprzętu wojskowego dokonywanymi przez Rzeczpospolitą Polską. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i już przechodzę teraz na grunt tej konkretnej sprawy, która nas tu dzisiaj sprowadziła. Mianowicie dzisiaj chcemy porozmawiać o możliwościach włączenia dodatkowych
propozycji do umowy offsetowej z firmą Lockheed Martin. Państwo wiecie, że podpisana została, że rozstrzygnięty został przetarg na samolot wielozadaniowy. Media o tym szeroko donosiły. 27 grudnia podjęto decyzję, że zwycięzcą przetargu spośród trzech kontrahentów została firma Lockheed Martin. No i teraz zaczął biec czas, który nie dotyczy podpisania dwóch umów. Pierwsza umowa jest tak zwaną umową główną, umową samolotową. To jest umowa, której wyniku my ustalimy wszystkie szczegóły i podejmiemy decyzję o zakupie samolotu jako takiego. Według wszelkich oczekiwań należy spodziewać się, że do końca lutego ta umowa główna, niezwykle skomplikowana ze względu na złożoną materię technicznie i finansowo tego przedsięwzięcia, będzie podpisana do końca lutego. Jednocześnie ta umowa będzie miała charakter warunkowy. Ona wejdzie w życie tylko pod warunkiem, że podpisana zostanie druga umowa, umowa offsetowa, a więc umowa związana z kompensacją tego zakupu samolotu. Na podpisanie tej umowy polska ustawa przewiduje czas do 60 dni od momentu uzgodnienia wszystkich spraw związanych z umową główną, co by oznaczało, że mamy od końca lutego mniej więcej 2 miesiące czasu na wynegocjowanie szczegółów związanych z kontraktem offsetowym. Sprawa terminu jest w pewnym sensie przedmiotem negocjacji, ponieważ strona amerykańska chciałaby doprowadzić do podpisania umowy offsetowej wcześniej. W związku z tym niestety nie możemy jeszcze ze spokojem myśleć o dwumiesięcznym okresie negocjacji, ale takie stanowisko polskie, przy którym będziemy obstawać. My chcemy mieć do końca kwietnia czas na przygotowanie umowy offsetowej. I dopiero wtedy bylibyśmy gotowi do uruchomienia całego przedsięwzięcia. I dopiero wtedy, czyli gdzieś w maju, okazałoby się, że Polska rzeczywiście kupiła samolot wielozadaniowy i że w związku z tym realizowane będą kontrakty offsetowe przewidziane w umowie offsetowej. Taki jest mniej więcej harmonogram. Jeśli chodzi o umowę offsetową, bo ta nas tutaj dzisiaj sprowadza, ona ma już pewne zaszłości. Jak Państwo wiecie, z różnych stron docierały do nas informacje, że firma Lockheed Martin złożyła propozycję umowy offsetowej, która polega z jednej strony na ogólnym określeniu warunków tej umowy, z drugiej strony na wyszczególnieniu przedsięwzięć, które miałyby się tam znaleźć. Więc najmówiąc, ta oferta offsetowa była jednym z kryteriów przetargu, który został rozstrzygnięty na korzyść firmy Lockheed Martin. Wykaz przedsięwzięć zaproponowanych przez firmę Lockheed Martin, które były na różnych etapach i w różny sposób konsultowane ze stroną polską, ale podkreślam, to była oferta firmy amerykańskiej. Ona jest, o niej w sposób ogólny za chwilę powie Państwu pan dr Rońda. Ja chciałbym powiedzieć tyle, o czym Państwo już też słyszeli, że ta oferta, jeśli chodzi o szczegółowe pozycje zawarte na liście propozycji, nas nie zadowala. Usprawiedliwieniem jest brak doświadczeń Amerykanów w kontaktach z Polską, Polski w ogóle w prowadzeniu przedsięwzięć offsetowych tego typu. Krótki czas, wymagania przetargowe, które dotyczyły raczej pewnych ogólnych charakterystyk, w szczególności wysokości ogólnej sumy umowy offsetowej, a mniejszy nacisk w tej pierwszej fazie kładziony był na ocenę merytorycznej zawartości projektów. Projekty były oceniane, ale raczej pod kątem ich wiarygodności, ich finansowych różnych aspektów, a nie pod kątem
korzyści merytorycznych wynoszonych z poszczególnych pozycji. W założeniu, że z firmą, która wygra przetarg, te negocjacje nastąpią w drugim etapie i ten drugi etap w tej chwili się otwiera. Tak się składa, że dzisiaj o godzinie 13 zespół negocjacyjny przystępuje do szczegółowych debat na temat zawartości offsetu. Polski zespół, i to już kończę te wprowadzenie formalne, polski zespół negocjacyjny będzie negocjował dwie grupy obszarów. Pierwsza to jest sam charakter umowy offsetowej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest przedsięwzięcie na niespotykaną skalę. My mówimy tu o inwestycji w ciągu paru lat, kwoty rzędu 6 miliardów dolarów na bardzo zróżnicowane projekty. W związku z tym strona formalno-prawna i finansowa jest oczywiście niezwykle skomplikowana i sposób zapisu tego w umowie jest problemem samym w sobie i część negocjacji będzie dotyczyła charakteru tej umowy. Druga część negocjacji, i to jest, jak rozumiem, przedmiot naszego wspólnego zainteresowania i troski, dotyczyć będzie zawartości umowy, a więc charakteru projektów, które będą uwzględnione w przedsięwzięciu offsetowym. I tutaj, tak jak mówię, formalnie rzecz biorąc, ta lista już jest. Ona jest wypełniona projektami. Część z tych projektów jest dobra. Część z tych projektów może się okazać dobra po negocjacjach, które będą je poprawiać, bo w tej chwili nie są one akceptowalne. Wreszcie część projektów jest na tyle słaba merytorycznie, że będziemy próbowali wnioskować o ich usunięcie z tej listy. Strona amerykańska deklaruje otwartość na tego typu negocjacje, bowiem sama przyznaje, że nie była w stanie dotychczas wygenerować dostatecznie dobrych propozycji dla nas. Te ruchy pozwolą utworzyć w ramach umowy offsetowej obszar, który spróbujemy wypełnić nowymi propozycjami. Chciałbym Państwu powiedzieć, że fakt, iż osoba odpowiedzialna za badania naukowe i informatyzację kraju została przewodniczącym Komitetu do Spraw Umów Offsetowych, bo tak się formalnie nazywa ciało, które obiegowo nazywamy Komitetem Offsetowym, jest znamienny. Jest znamienny, bowiem wskazuje na to, że wszelkie zmiany w ofercie offsetowej powinny, mają dotyczyć unowocześnienia profilu projektów, które się tam znajdują. Mają wprowadzić do tych projektów elementy związane silnie z badaniami, z pracami rozwojowymi. Mają, krótko mówiąc, dotyczyć nowych technologii w różnym aspekcie. I to jest dobry sygnał dla środowiska badawczo-rozwojowego w Polsce. Jest wola, aby takie przedsięwzięcia uwzględnić w finalnej umowie offsetowej. Z drugiej strony nie chciałbym być złym prorokiem, ale dotychczasowe zaangażowanie tego środowiska, naszego środowiska, tego, którego tak godna reprezentacja tutaj dzisiaj siedzi, dotychczasowe nie jest przesadnie dobrym zwiastunem, jeśli chodzi o sukces tych propozycji. Ponieważ ja jednak muszę założyć, że wszyscy wiedzieliśmy od wielu miesięcy, że taka istnieje możliwość i z takich czy innych względów nie widzieliśmy dla siebie, poszczególni z nas, poszczególne instytucje, wielkich szans, sensu czy umiejętności opracowania dobrych projektów, które mogłyby się znaleźć na finalnej liście w umowie offsetowej. Jeśli tak, to nie daj Boże, ja nie wyciągam z tego wniosku, że w tej chwili nie potrafimy tego zrobić, tylko to jest sygnał, że może dobrze, że dzisiaj jesteśmy w takim składzie i że mamy parę tygodni na to, żeby spróbować takie projekty włączyć do przedsięwzięcia offsetowego. I już zupełnie ostatni wątek. Chciałbym Państwu powiedzieć, że
Firma Lockheed Martin oczywiście sama nie jest w stanie sfinansować wszystkich projektów uwzględnionych w umowie offsetowej. Firma Lockheed Martin ma swój profil, zajmuje się paroma rzeczami, skądinąd szerokimi. Zajmuje się problematyką militarną oczywiście, samolotową, ale także różnymi cywilnymi rzeczami, ale z całą pewnością nie jest w stanie zainwestować w Polsce w szerokim obszarze także właśnie cywilnych zastosowań 6 miliardów dolarów. W związku z tym firma Lockheed Martin stworzyła coś, co nazywa się grupą przemysłową Lockheeda Martina, w której jest cały szereg bardzo znakomitych przedsiębiorstw amerykańskich i razem one we współpracy tworzą program offsetowy. Więc nie jest to tak, że ci z nas, którzy czują, że nie są w stanie zachęcić akurat firmy Lockheed Martin do inwestycji w swoim sektorze czy obszarze, jest skazana od razu z góry na niepowodzenie. Jeśli jest firma w Stanach Zjednoczonych, która by chciała w Polsce zainwestować w obszarze, który każdego z nas mógłby interesować, to oczywiście istnieje formalnie taka możliwość, żeby ta firma poprzez kontakt z Lockheed Martinem znalazła się w ofercie offsetowej. I ja zakładam, że głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania są cywilne obszary potencjalnych inwestycji offsetowych. Państwo też zapewne wiecie, że ustawa polska przesądza, że 50% wszystkich inwestycji powinno być lokowane w sektorze zbrojeniowym ogólnie rozumianym, a 50% w sektorze cywilnym. Muszę powiedzieć, że ta część wojskowa offsetu, propozycji offsetowej jest w tej chwili w daleko lepszym stanie niż część cywilna. To wynika z różnych przyczyn, także z tego, że jest sektor zbrojeniowy jest z oczywistych powodów mniejszy. Tam jest łatwiej wyszukiwać różnych przedsięwzięć, on jest jak gdyby lepiej zdefiniowane są cele współpracy i tak dalej. Natomiast sektor cywilny jest otwarty, jest właściwie tam się może znaleźć wszystko, jeśli tylko wypełniać będzie podstawowe kryteria przewidziane przez umowę offsetową. Ja, proszę Państwa, na tym kończę i powiem może tak, że ja niestety nie mam żadnych złudzeń, że my dzisiaj, choćby ze względu na liczbę zainteresowanych, wypełnimy wszystkie oczekiwania, które Państwo mogą mieć pod naszym adresem. My chcielibyśmy dzisiaj po ogólnej prezentacji, potem po dyskusji stworzyć jakiś sposób porozumiewania się na najbliższe tygodnie, po to, żebyśmy mogli Państwu pomóc w generowaniu takich właśnie projektów, a z drugiej strony, żeby Państwu stworzyć jakieś drożne kanały do przedstawiania tych projektów. Więc tutaj takie oferty padną i proszę je wykorzystać i bym prosił, żeby właśnie w dyskusji może mniej przedstawiać swoje własne pomysły, bo to jest za duże grono, żebyśmy zaczęli dyskutować teraz o poszczególnych projektach, a raczej żebyśmy się zastanowili nad tym, jak dalej procedować, żebyśmy jako środowisko potrafili w ciągu paru tygodni jak najwięcej dobrych przedsięwzięć zaproponować, no i potem, żebyśmy potrafili je włączyć do oferty, co będzie łączyło się z negocjacjami.